No, wysypki to jest ten objaw, który jest absolutnie u dziecka, właściwie powiedziałbym codziennym objawem, tak, który spotykamy w poradni pediatrycznej. No bo tak naprawdę najczęściej ten organizm dziecka jednak reaguje wysypkami. Oczywiście co innego to kwestia wysypek takich już typowo infekcyjnych, zakaźnych i tak dalej. A do tego jeszcze jest grupa wysypek dotycząca różnych reakcji takich uczuleniowych, tak, dziecka. No, najczęściej swędząca wysypka to jest wysypka jednak alergiczna, na tle takiej właśnie alergii kontaktowej. Bardzo często rodzicom się wydaje, że w momencie, gdy się pojawi taka wysypka alergiczna, to jest związana tylko i wyłącznie z jedzeniem, tak? Nie, i tu jest jak gdyby też taki błąd w myśleniu, bo trzeba pamiętać o tym, że no bardzo duży procent tych wysypek to są reakcje kontaktowe, tak? Czyli to nie jest tak, że dziecko musi założyć bluzkę, którą po prostu nosi i ma przez cały dzień, dopiero ma wysypkę, tylko mogło po prostu być na spacerze, przytulić się do kogoś, kto miał sweter wyprany w proszku, którego nie toleruje i już mamy wysypkę, tak? Więc to właściwie wystarczy bardzo krótki kontakt, zwłaszcza u dzieci najbardziej wrażliwych, tak? No oczywiście w momencie, gdy pojawia się nam w różnych miejscach ta wysypka taka swędząca, musimy podać przede wszystkim takie leki przeciwsiądowe. Najlepiej kupić żel taki miejscowy do posmarowania, zobaczyć jak to reaguje. Zwłaszcza w momencie, gdy mamy do czynienia z taką wysypką pokroju pokrzywki, tak? Czy ona się pojawia, nawet czasem samoistnie znika, za chwilę w innym miejscu, no to już ewidentnie mamy reakcję alergiczną. I oprócz podania przesmarowania gdyby tym żelem takim przeciwsiądowym tej skóry, no, trzeba podać to, co rodzic może, przynajmniej bez recepty, to jest wapno. I tu absolutnie uważam, że to jest też taki lek, który warto po prostu w tej apteczce domowej mieć. Natomiast no i dochodzi też kwestia niestety już leków przeciwalergicznych. Bo tutaj przy takiej wysypce swędzącej i kontaktowej, no nie zawsze to wapno i sam ten lek taki przeciwsiądowy wystarczy, tak? Także tutaj albo poprosić wtedy pediatrę, jeżeli dziecko ma tendencję do takich wysypek, żeby jednak mieć opakowanie syropu takiego właśnie już przeciwhistaminowego w mieszkaniu, albo rzeczywiście po prostu wtedy udać się do lekarza i taki lek po prostu dostać.